Dzień dobry wszystkim. Czołem strażacy. Witam wszystkich oglądających chrześcijańską telewizję internetową. 19 listopada 2021 roku. Witając wszystkich, pragnę uczynić to hasłami dzisiejszego dnia, które proponuje broszura z Biblią na co dzień, a w psalmie 68 i 21 wierszu czytam. Bóg jest nam Bogiem zbawienia. Pan Wszechmocny wybawia od śmierci. I drugie hasło dzisiejszego dnia to fragment wyjęty z pierwszego listu apostoła świętego Pawła do Tesaloniczan z 4 rozdziału, gdzie w 14 wierszu czytam. Jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. Łaskawy i dobrotliwy Boże, racz pobłogosławić to słowo na sercach i duszach naszych. Amen. Powoli, kochani, kończy się w naszym życiu kolejny już rok kościelny. Bo to już w najbliższą niedzielę przeżywać będziemy niedzielę wieczności. Coraz częściej spoglądamy w przyszłość i stawiamy sobie pytania, jaka ona będzie, co nam przyniesie jutro. Jednakże nie chodzi tu tylko i wyłącznie o doczesną przyszłość. Dziś jednak wielu pyta i szuka jakiejś sensownej odpowiedzi. I odpowiadając na tak postawione pytania, wielu powie, że zmierzamy tylko w kierunku ziemi cmentarnej. Rzeczywiście, listopad jest tym miesiącem, kiedy częściej kierujemy swoje myśli, swoje kroki na osiedle grobów. Zatrzymujemy się nad mogiłami, a idąc cmentarnymi alejami patrzymy na groby i czytamy daty urodzenia i śmierci. Jesteśmy niejednokrotnie tym przerażeni, zszokowani. Śmierć zagląda nam prosto w oczy. Podobnie jest i z nami, strażakami, gdy trzeba w jakimś zdarzeniu okrywać ciało śmiertelnie poszkodowanego. I właściwie czujemy się tak samo jak uczniowie na wzburzonym jeziorze Genezaret i gdzieś z głębi naszych serc, z głębi naszego gardła wydobywa się krzyk: Panie, ratuj, giniemy! Ale czy Jezus także i tu wyciągnie swą dłoń i uciszy rozszalałą burzę? To wielka tajemnica naszej pobożności. Dziś psalmista, jak i apostoł Paweł przypominają nam Boga, który nie jest Bogiem smutku, nie jest Bogiem śmierci i przygnębienia, ale On jest Bogiem zbawienia naszego. Jego myśli to nie myśli o niedoli, o cierpieniu, o przygnębieniu, o śmierci, ale to myśli o pokoju, o radości, o zbawieniu. I zdawał sobie niewątpliwie z tego sprawę apostoł Paweł. I dlatego pyta dziś także o naszą wiarę. Jaka ona jest? Czy jest to tylko wiara niedzielna, świąteczna, świątynna? Jeśli tak, to beznadzieja wypełnia nasze serca i nasze dusze. Dziś Paweł, apostoł, bardzo wyraźnie przypomina nam, że prawdziwa wiara potrafi popatrzeć wzwyż, nawet przez pryzmat grobu, przydrożnego krzyża, przez pryzmat śmierci drogiej, kochanej osoby. Taka wiara dostrzega Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który mówi do każdego z nas: nie bój się, nie lękaj się, moim jesteś. Jam cię odkupił, jam cię pozyskał, nie zostawię cię sierotą, ale przyjdę, podeprę prawicą mojej sprawiedliwości. Ta wiara zdaje sobie sprawę, że każdy grób jest tylko
przystankiem na drodze do Królestwa Bożego. Bo każdy grób zostanie otwarty w dniu powtórnego przyjścia Jezusa na świat. A nam trzeba do tego dnia się przygotowywać. Tylko czy ja, wierząc, to czynię? Tym przygotowaniem jest nasza codzienna modlitwa. To nasza społeczność z braćmi i siostrami. To lektura Bożego Słowa. To droga naszego wybawienia. I tylko wówczas możemy zawołać wraz z pieśniarzem: przyjaciela mam, co pociesza mnie. Gdy o jego ramię oprę się, bać nie muszę się ani ronić łez. Gdy o jego ramię oprę się. Bo Boże ramię to jest ucisku w śmierci pewny gród. Boże ramię do niebieskich mnie zawiedzie wrót. Proszę was, powierzmy się Chrystusowi. Jeśli jest to twoim pragnieniem, zawołaj wraz ze mną. Boże, jesteś światłością i źródłem życia. Rozprosz ciemność serc naszych światłem twojej prawdy i przez Syna swojego napełnij nasze dusze życiem wiecznym. Spraw, abyśmy przez wiarę w Jezusa już teraz żyli mocą, która pochodzi od Ciebie, a w dniu naszej śmierci z radością przekroczyli próg wieczności. Niech światło triumfu i zwycięstwa nad śmiercią w Chrystusie rozproszy mroki żyjących na tej ziemi, na której wszystko przemija i musi odejść. Panie, naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre serca. Amen. Życzę wam wszystkim dobrego, błogosławionego piątku. Drodzy strażacy, dobrej służby. Ile wyjazdów, tyle szczęśliwych powrotów. Pozostańcie z Bogiem. Niech was Pan Bóg błogosławi. Do kolejnego spotkania.